Witajcie. Nie wiem, czy my się znamy. Nie kojarzę. Jesteś pierwszy raz u nas? Nie? Byłeś wcześniej? Do ciebie mówię. Powiesz, jak masz na imię? Cześć, Mateusz. Bardzo się cieszymy, że jesteś z nami. A widzisz, ale nie widziałam cię, przynajmniej nie kojarzę, także bardzo się cieszę, że jesteś. I mi się wydaje, że państwo już chyba byli kiedyś, dobrze myślę, czy pierwszy... A, dokładnie odwrotne mam wrażenia. A moglibyście powiedzieć, jak macie na imię? Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami. Dziękujemy, że do nas przyszliście. Czwartki wieczór są o tyle specyficzne w Domu Modlitwy, że mamy troszkę tak nauczania, troszkę takiego wspólnego uwielbienia, więc różnią się od tej codziennej modlitwy, jaka tu się dzieje od poniedziałku do piątku. Zatem, że tak powiem, adrem. Parę słów. Gdzie by to sobie... A może tu. Zawsze wszystkie pulpity, jakie mamy, są dla mnie za małe. Jakbym jeszcze to oddała gdzieś. O. Nie, już jest okej. Dziękuję. Słuchajcie, chciałam się dzisiaj z wami podzielić takimi... będzie to zbiorowisko myśli różnych. Mam nadzieję, że uda mi się to jakoś w sposób usystematyzowany wam przekazać. Kilka wrażeń, kilka refleksji. Tak, co czuję gdzieś w sercu, co Pan Bóg wkłada w moje serce też po odsłuchaniu też różnych nauczeń. Byłam w różnych miejscach w ostatnim czasie. I też w kontekście tego, co robimy. Chciałam, żebyśmy parę rzeczy... Chciałam się podzielić z wami paroma rzeczami, więc mam nadzieję, że to będzie dosyć usystematyzowane. Duchu Święty, pomóż. Dobra. Więc zachęcam was do tego, żebyście po prostu otworzyli wasze serca i przede wszystkim słuchali w duchu, co Bóg do was mówi w tym. To jest dla mnie bardzo ważne. To nie będzie jakiś taki, tym razem w moim wydaniu, wykład na temat zasad, tylko coś, co wierzę, po prostu Bóg ma dla naszych serc, co jest ważne, więc zachęcam was do słuchania w duchu. Otwórzmy proszę księgę proroka Izajasza, 66 rozdział. Izajasz 66, wersety 1 i 2. Izajasz 66, wersety 1 i 2. Niebiosa są moim tronem, a ziemia pod nóżkiem nóg moich. Jakiż to dom możecie mi wystawić, czy jakież miejsce dać mi na mieszkanie? Przecież moja ręka to uczyniła i do mnie należy to wszystko, wyrocznia Pana. Ale ja patrzę na tego, który jest biedny i zgnębiony na duchu i który z drżeniem czci moje słowo. Kto widział kiedyś tron? No, dobrze. Kto widział tron? Jest napisane, niebiosa są moim tronem, a ziemia pod nóżkiem nóg moich. To jest prawda o Bogu, w którego wierzymy, który jest odwieczny. Niebiosa są tronem. Wiecie, król... Dzisiaj to mamy te królestwa wszystkie współcześnie takie już jak najbardziej do ludzi, ale sięgnijmy do źródła. Tron składa się z dwóch elementów. Krzesełka, najpiękniejszego z możliwych do wykonania, i podnóżka. To jest kompletnie tron. Nie? Wiecie, królowie jak zasiadali na tronie z racji swojej godności, oni nie dotykali ziemi, po której chodzili. Oni mieli podnóżek. I teraz Bóg mówi nam, niebiosa są moim tronem. Niebiosa, czyli Jego królestwo, Jego rzeczywistość, to, gdzie zamieszkuje Jego chwała. To jest Jego tron, czyli On tam siedzi. A ziemia jest podnóżkiem moich nóg. Ziemia, czyli to, gdzie my jesteśmy. Rozumiecie? Miejsce przebywania Boga łączy jakie dwie rzeczywistości? Niebo i ziemię. I teraz, skoro ziemia jest pod nóżkiem nóg Boga, czy ta ziemia faktycznie w czasach, w jakich żyjemy, jest tym podnóżkiem? Czyli czy istnieje miejsce, w którym Bóg może położyć swoje nogi, swoje stopy? Czy czasami jest tak, że tak powiem, macha stopami na tym tronie, podnóżka nie widać?
Wiecie, o co chodzi. Chcę rozmawiać z wami dzisiaj na temat tego, co to znaczy stworzyć miejsce dla Bożej chwały. Co to znaczy stworzyć to miejsce, gdzie Bóg w ten obrazowy sposób może postawić swoją stopę. Słuchajcie, Królestwo Boże, okej, my się modlimy, żeby przyszło, tak? Wiemy, że nastanie dzień, kiedy ono już w 100% tu będzie, ale czy to oznacza, że go nie ma? Nie, to wiemy. Czy to oznacza, że Bóg ogranicza nam dostęp do swojego królestwa, mówi i tak cokolwiek nie powiecie, dopóki nie nadejdzie dzień, który wyznaczyłem, maksymalnie możecie dostać 20%? Nie. Niebiosa są moim tronem, a ziemia pod nóżkiem nóg moich. Bóg patrzy na ziemię, bo szuka miejsca, gdzie może postawić swoje stopy. I wiecie, myślę, że to, co my robimy, to, co dzieje się w wielu miejscach u nas w kraju, w Europie, na świecie, to, że Bóg pobudza na nowo Kościół do tego, by był Kościołem, który się modli, jest Bożym pragnieniem do tego, by ziemia była pod nóżkiem. Jest Bożym wyrażeniem Jego tęsknoty, by miał podnóżek, by miał miejsce, w którym może położyć swoje nogi. Wiem, że to może trochę dziwnie brzmi, ale trochę będę tak obrazowo właśnie, jak to ja czasem potrafię mówić. Wiecie, Królestwo Boże, modlimy się tak jak Jezus powiedział, żebyśmy się modlili. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje, niech przyjdzie Twoje Królestwo. Ale pamiętacie o tym, że chwała Boża zamieszkiwała na ziemi? Pamiętacie o tym, że ziemia została stworzona nie tylko dla człowieka, ale jako miejsce przebywania Boga z człowiekiem? To zmienia perspektywę naszego myślenia w ogóle o rzeczywistości, w jakiej żyjemy. Do momentu upadku człowieka w grzech. Pierwszy zamysł Boga, jak stwarzał człowieka, jak stwarzał ziemię, jak stwarzał to, co na niej jest. Jest, żebym ja mógł być człowiekiem, bo ja go pragnę, więc stwarzam przestrzeń, w której możemy być, w której możemy razem spacerować. Wiemy o tym, że Adam spacerował z Bogiem po Edenie. Bóg nie był wtedy Bogiem nagle bez chwały. Jego chwała nigdy się nie zmieniła. I to była rzeczywistość ziemi w tym czasie. Jego chwała tu była. Do momentu upadku człowieka. Sam Bóg daje nam zaproszenie przez słowa w księdze proroka Izajasza, między innymi, do tego, byśmy miejsce dla Niego czynili, bo to jest Jego pragnienie, to jest to, czego On poszukuje. To kompletnie dopiero tworzy tron Boga. Jego tron jest niekompletny, bez podnóżka. Więc wiecie, tak jak jest napisane, oczy Boga obiegają całą ziemię, by znaleźć tych, którzy mu odpowiedzą, by znaleźć tych sprawiedliwych. Właśnie po to Bóg to robi. Bóg cały czas szuka tych, którzy chcą Jego chwały, szuka tych, którzy przygotowują miejsce dla Jego chwały. Cała historia w Piśmie Świętym jest o Bogu, który na nowo chce wkroczyć w historię człowieka. Wszystko, o czym mówi nam Biblia, jest o tym, jak Bóg chce być z nami. I wiemy o tym. Wiemy, że dlatego Jezus przyszedł, wiemy, że dlatego oddał swoje życie, wiemy, że dlatego On jest drogą, prawdą i życiem, zmartwychwstał i żyje i w Nim mamy zbawienie. I oczekujemy na Jego przyjście w chwale, kiedy przyjdzie sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Cała historia zbawienia mówi o tym, że Bóg chce być z nami, Bóg chce, by Jego chwała była z nami, byśmy my byli z Nim. Ziemia nie była stworzona tylko dla człowieka. Ziemia była stworzona po to, by Bóg mógł być z człowiekiem. I od momentu tego upadku w Edenie Bóg cały czas szuka tego miejsca, gdzie może objawiać chwałę. Bo skoro grzech sprawił, że Jego chwała musiała zostać zabrana do rzeczywistości nieba, cały czas szukał, gdzie jest to miejsce, żeby mógł objawić swoją chwałę. Kojarzycie Noego? Taki gość od łódki. Księga Rodzaju 8, 20-21. To jest historia już o tym, jak Noe wychodzi z arki, kiedy Bóg mu powiedział, że już możesz wyjść, jest dobrze.
Zabieraj zwierzaki i wychodźcie. Co robi Noe w odpowiedzi na to, kiedy doświadczył Bożej wierności, że Bóg zapowiedział, że zaleje ziemię, uczynił to, jego ocalił i mówi, teraz to jest ziemia, którą ci daję. Noe wychodzi, jest napisane. Noe zbudował ołtarz dla Pana i wziąwszy ze wszystkich zwierząt czystych i z ptaków czystych, złożył je w ofierze całopalnej na tym ołtarzu. Czym wówczas było składanie ofiary? Modlitwą. Bo czym jest modlitwa? Zgodzeniem się z Bożym sercem. Znak, który uczynił Noe, był dziękczynieniem, był oddaniem chwały temu, który włada wszystkim. Był uznaniem jego władzy, był uznaniem tego, ufam twojemu prowadzeniu, widzę, że jesteś wierny, więc złożył Bogu ofiarę. I zobaczcie, co jest fajne dalej. Gdy Pan poczuł miłą woń, rzekł do siebie, i tu jest dalej, nie będę już więcej robił takich rzeczy. Gdy Pan poczuł miłą woń, czyli jeżeli modlitwa jest naszym zgodzeniem się z Bożym sercem, Bóg nigdy nie jest obojętny na to. Jeżeli zgadzamy się z Jego sercem, On jest poruszony. Wiemy o tym, Biblia mówi, że Bóg porusza się na jedno nasze słowo, na jedno drgnienie naszego serca w Jego kierunku. To Jego serce porusza. Pieśń nad pieśniami mówi, że wystarczy nasze jedno spojrzenie, a zdobyliśmy Go całego, bo jest zachwycony nami takimi, jakimi jesteśmy. I zobaczcie, jaka jest odpowiedź Boga. Uwaga, będzie objawienie. Bóg mówi, to po raz pierwszy od czasu, jak zamknąłem Eden, objawię swoją chwałę na ziemi w sposób namacalny. To będzie ten moment, bo zachwyca mnie ta modlitwa. I Bóg pokazał swoją tęczę. Pamiętacie o tym, że tęcza jest od zawsze wokół tronu Boga? Tęcza otacza Jego tron. I to jest ten moment, kiedy Bóg zachwycony miłą wonią, ofiary, jaką złożył mu Noe, mówi, objawię coś z rzeczywistości, która teraz jest w niebie, tu na ziemi teraz. Tęcza. Tęcza, która dziś wiemy, jest znakiem przymierza. Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między mną a ziemią. Łuk mój kładę na obłoki. Bóg ma tęczę wokół tronu swego i powiedział, i teraz ją zobaczycie. Kawałek, bo ona jest okrągła. Kawałek. Ale chcę, bo ja od zawsze chcę, żebyście widzieli moją chwałę, żebyście wiedzieli, o co chodzi. To jest pasja Bożego serca. Mojżesz, cała historia wyjścia ludu wybranego z Egiptu, cała historia spotkania Mojżesza z Panem na górze, kiedy lud wyszedł, kiedy jest napisane, że na górę w tym momencie co się stało? Stąpił obłok. Wstąpił obłok Bożej chwały, Mojżesz był na górze, a ludzie co widzieli, myśleli, że góra płonie. Znowu Bóg przyszedł ze swoją chwałą i powiedział, i teraz pokażę, co się dzieje. Co wiemy, że co jest przed Bożym tronem? My to wszystko wiemy z Apokalipsy już, nie? Co wiemy, że co jest? Dym kadzidła. Dym kadzidła, modlitwy świętych jest rzeczywistością, jaka trwa przed tronem Boga. Tęcza jest rzeczywistością, która trwa przed tronem Boga. Moc naszej modlitwy objawia się wtedy, kiedy to my zgadzamy się z Bogiem. Modlitwa owocuje, kiedy to my zgadzamy się z Jego sercem. Modlitwa jest, jak to powiedzieć, owocna, skuteczna, kiedy nasza modlitwa jest odpowiedzią na Boże zaproszenie. To nie my zmuszamy niebo, to nie my zmuszamy Boga, by zgodził się z nami. Bo mamy świetny pomysł. I on może być świetny. Sednem naszej modlitwy jest, żebyśmy poznali serce Boga tak, by z Nim się zgodzić. I wtedy przychodzi Boże działanie. Wtedy przychodzi objawienie Bożej chwały. Te rzeczy z Noem, z Mojżeszem i w paru innych momentach działy się dlatego, że nie było miejsca, w którym może zamieszkać Boża chwała na ziemi. Kojarzycie, nie? Dopiero Mojżesz dostał jako pierwszy od Boga konkretne wytyczne, jak ma zbudować namiot spotkania.
I są dwa opisy w Księdze Wyjścia. Od środka do zewnątrz i od zewnątrz do środka. Bardzo precyzyjne. Co to jest? Znowu Bóg pokazał, co jest u Niego w niebie i coś takiego zbuduj. To jest coś, co jest u mnie. To zbuduj, bo ja chcę, żeby moja chwała tu zamieszkała. Mojżesz zbudował namiot i Boża chwała stąpiła tam. I oto Bóg zamieszkał ze swoim ludem w sposób po raz pierwszy konkretny od czasów Edenu. Oczywiście pamiętajmy, że tam jednak było ciekawie. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, żebyśmy sobie przypomnieli, że to jak się modlimy ma znaczenie. Jak uwielbiamy Boga ma znaczenie. Dlaczego nasze sety w tygodniu wyglądają tak, a nie inaczej? Ma konkretne znaczenie. Set nasz dwugodzinny zaczynamy od czego? Od uwielbienia. Ogłaszamy Bożą chwałę. Mówimy o tym, jaki Bóg jest, używając przede wszystkim pieśni proroczej. To jest to, jak rozpoczynamy naszą modlitwę, prawda? Co mamy jako drugi element setu? Rozważanie. Bierzemy fragment ze Słowa Bożego i medytujemy nad nim. Śpiewamy o rzeczywistości, ale o czym śpiewamy? O tym, jaki jest Bóg. Bo poznajemy Go w Jego Słowie. Czyli jeżeli śpiewamy o Jezusie, który jest drogą, prawdą i życiem, ogłaszamy, że On jest drogą, prawdą i życiem, a nasze serce coraz bardziej zbliża się do Niego, im bardziej, że tak powiem, kopiemy, czyli pogłębiamy, pozwalamy Duchowi Świętemu, żeby w nas pracował, żeby mówił do nas, żeby nasze serce, nasza dusza naprawdę poruszały się na Słowo Boże, odkrywamy na nowo, co to znaczy, że Jezus jest życiem. Odkrywamy na nowo, co to znaczy, że Jezus jest prawdą. I wchodzimy w tą, Ty jesteś życiem, Ty jesteś prawdą. Ogłaszamy w rzeczywistości, w jakiej tu żyjemy, fizycznej i duchowej, ogłaszamy, Ty jesteś życiem, Ty jesteś mocny, Ty jesteś na wieki. Nie? Czyli idziemy od uwielbienia, w którym gromadzimy się i podejmujemy decyzję. Nie zawsze nam się chce. Nie zawsze mamy siłę, nie zawsze czujemy się świetnie. Podejmujemy decyzję. Będę oddawać Ci chwałę i robię to teraz. Czy mam siłę, czy nie mam? Czy mam ochotę, czy nie mam? Czy właśnie uważam, że wszystkie najważniejsze sprawy świata zwaliły się na głowę i powinienem robić coś innego? Nie. Podejmuję decyzję, ja będę Ciebie teraz uwielbiać. Ja spotkam się z Tobą w Twoim Słowie. Więc mamy te pierwsze dwie części naszego setu, tak? Gdzie jesteśmy, gdzie? W chwale Boga. Uwielbiamy Go, oddajemy Mu cześć. Co jest ważne, pamiętajcie też, między tym, staramy się mieć między tą częścią uwielbienia a rozważania ten psalm setny, pamiętacie? Psalm setny, werset 5. O czym nam mówi ten fragment? No? O dobroci Boga, tak? Albowiem dobry jest Pan, łaskawość Jego trwa na wieki, a wierność Jego przez pokolenia. Czy jest mocniejsze po prostu jakieś sformułowanie, jaki jest Bóg, ponad sformułowanie Pan jest dobry? To nie jest nowotestamentalne objawienie. To jest objawienie od zawsze tego, jaki jest Bóg. Więc mamy ten, że tak powiem, rozbieg, żeby po prostu przybliżać się do Niego coraz bardziej, być bliżej Jego serca, ogłaszając, kim On jest, poznając Go i mówić, tak, Ty taki jesteś. Tak, to jest prawda o Tobie. Tak, Ty jesteś rzeczywistością. Tak, Ty jesteś życiem. Tak, Ty jesteś dobry, tak to Twoja łaska się nie kończy. I to jest miejsce dopiero, w którym przechodzimy do wstawiennictwa. Wiecie dlaczego? Bo to jest miejsce, kiedy nasze serce spotkało się z sercem Pana i to jest miejsce, kiedy mówimy, powiedz mi, czego Ty chcesz. Powiedz mi, jakie jest Twoje pragnienie. Powiedz mi, co jest ważne dla Ciebie. Najważniejsze dla Boga jest to, o czym mówię. Żeby Jego chwała zamieszkała tutaj. Ale On przez to, że zbliżamy się, że pogłębiamy Jego, pogłębiamy nasze poznanie Go przez trwanie w modlitwie, w uwielbieniu, objawia nam głębiej i głębiej swoje serce. Dlatego wstawiennictwo, jakie mamy, jest konkretne, precyzyjne. Dlatego intencje się powtarzają. Dlaczego? Bo nie o to chodzi, żebyśmy modlili się o wszystko.
Bo dziś Bóg chce, żebyśmy pomodlili się o to, bo jeśli zatrzymamy się i zgłębimy Jego serce w tym temacie we wstawiennictwie, to poznamy, dlaczego On tego pragnie. Możemy robić miliard intencji i po prostu przebiec się po nich po wierzchu, ale jest o wiele więcej, bo nawet w tym miejscu nadal poznajemy Pana i doświadczamy Jego pragnień i poznajemy, że On chce być ze swoim ludem, że to jest Jego pragnienie. Kolejne objawienie. To nie my chcemy Boga, ale On chce nas. Na tym polega różnica. I skuteczność naszej modlitwy nie zależy od poziomu jej głośności. W sensie, jak najbardziej głośno byśmy chcieli wołać: Boże, zrób coś. Jego pragnienie jest zdecydowanie większe niż siła naszego głosu. Bo to On pierwszy zapragnął, żebyśmy z Nim byli. To On pierwszy pragnie, żeby Jego chwała zamieszkała tutaj na ziemi. Dlatego przez historię, jaką znamy ze Słowa Bożego, gdzie tylko mógł, dopóki nie zaczęło powstawać miejsce dla Jego chwały, objawiał się tęcza, płonie góra. A teraz mam gdzie postawić swe stopy. Mojżesz zbudował mi namiot. Naszym zadaniem jako tych, którzy są powołani jako strażnicy na mury, jako ci, którzy we dnie i w nocy, bez ustanku i bez wytchnienia mają wołać i przypominać Bogu rzeczy. Naszym zadaniem jest rozmawiać z Nim, mówić Mu o tym, jaki On jest. Naszym zadaniem jest słyszeć Go, halo, słyszeć Go i słuchać. Związek przyczynowo-skutkowy. I robić to, co mówi, żebyśmy zrobili. Na tym polega zgodzenie się z Bożym sercem. Nie? Jesteśmy królewskim kapłaństwem. Apokalipsa, pierwszy rozdział. Uczynił nas królestwem i kapłanami dla Boga i Ojca swego. Co to znaczy? Służymy Bogu. Bogu, który jest doskonały. To znaczy, że mamy do Niego śmiały przystęp. To znaczy, że Go znamy. To znaczy, że spędzamy z Nim czas. To znaczy, że robimy to, co nam poleci. Chodzi o to, by wszystko, co robimy, było skupione na Jego osobie. Byśmy wpatrywali się w Niego w każdym momencie naszej modlitwy, czy jak jesteśmy na setach, czy jak mamy naszą modlitwę osobistą, czy jak wiedziemy nasze codzienne życie. Byśmy wpatrywali się w Niego i z Jego perspektywy oceniali rzeczywistość. Bo modlitwa jest bronią, jaką Bóg nam dał na czasy, w jakich nas postawił. I nie chodzi o to, żeby broń tylko mieć. Możesz mieć najlepszy karabin przy boku, ale jak nie umiesz go używać, to się nim nie obronisz. Wiecie, dlaczego apostołom tak dobrze szło w pierwszym kościele? Nie było nic ważniejszego poza modlitwą, poza uwielbianiem Boga. Wiecie, jakie były ich najczęstsze słowa, jakich używali? Ty jesteś dobry. Twoja łaska trwa na wieki, a wierność Twoja z pokolenia w pokolenie. Bo to były te rzeczy, które znali. To były słowa, które poruszały ich serca i były ich odpowiedzią i zgodą z Bogiem, z poznanym Bogiem, doświadczonym. Zgadzać się z Bogiem to znaczy nie zgadzać się z... To znaczy nie zgadzać się ze światem, to znaczy nie zgadzać się z szatanem, to znaczy nie zgadzać się z ciemnością. Naszym zadaniem jest budować tron chwały dla Boga. Bo ten podnóżek, o którym Bóg mówi, jest taką samą częścią tronu jak krzesełko. To jest nierozłączny element. I naszym zadaniem jest budowanie tego podnóżka dla Jego stóp. Więc to oznacza, że idziemy i zgadzamy się z Jego pragnieniem. On mówi: ziemia jest podnóżkiem moich stóp. I tak jest. I tak ma być. I szuka tych, którzy robią Mu to miejsce.
Pierwszy list Jana, 5:19. Cały zaś świat leży w mocy złego. Apokalipsa, 2, list do kościoła w Pergamonie. U ciebie jest tron szatana. Gdziekolwiek jesteśmy, jako my, ważne jest to, z czym się zgadzamy. Słyszeliście takie sformułowanie, że Adam w Edenie oddał diabłu autorytet nad ziemią i autorytet nad sobą? Wiecie dlaczego? Bo Bóg powiedział Adamowi: Adam, wszystko możesz. To jedno drzewo, te owoce nie są dla ciebie. I Adam był okej. Ufał Bogu. Ufał, że Bóg mówi prawdę. Dopóki diabeł go nie zwiódł i nie powiedział: słuchaj, Bóg nie mówi prawdy. Prawdą jest to, co ja mówię tobie. Jak zjesz, będziesz taki jak Bóg. I Adam uwierzył diabłu. Powiedział: okej. W ten sposób oddał diabłu autorytet nad sobą i w ten sposób cała ludzkość jest skażona grzechem. I dlatego cały świat jest pod wpływem złego. Ale pierwszy list Jana, 5:20. My jesteśmy w prawdziwym Bogu, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. I to zmienia wszystko całkowicie. To jest nasza tożsamość. Jakkolwiek się modlimy, kiedykolwiek się modlimy, o cokolwiek się modlimy, pamiętajmy, że naszym zadaniem jest zgadzać się z tym, co jest w sercu Boga. Jak często jest tak, że rozmawiamy nawet między sobą, rozmawiamy z różnymi ludźmi i jest: ojeny, jakie to nasze życie tutaj ciężkie jest. No, beznadziejnie, no, fatalnie. Nie, no, nie wiem, czy to coś się kiedyś zmieni. Co ty, nie ma szans w ogóle. Trzeba czekać, aż Jezus przyjdzie i wtedy będzie dobrze, bo na razie to tylko już beznadziejnie. I nagle zgadzamy się z ciemnością i nagle nasze słowa mają moc zgody z rzeczywistością, która nie jest sercem Boga. To, z czym się zgadzamy, jest tym, czemu budujemy tron. I jakkolwiek tego nie oceniacie, wszystko ma znaczenie. Bo rzeczywistość, w jakiej żyjemy, jest rzeczywistością fizyczną i duchową. A nam w Jezusie Chrystusie został dany autorytet. Zostało dane usprawiedliwienie. W Jezusie została dana nam tożsamość. Jeśli mówimy o rzeczach negatywnych, jeśli mówimy o tym, jak jest źle i jak nic się nie uda, to jakbyśmy mówili, że nasz Bóg nie da rady, nie? Mimo że myślę, że bardzo często nie jest to naszą intencją. Żyjemy w świecie, który nas nauczył pewnych sformułowań. Ale weźmy Psalm 22, jeden z najbardziej znanych i najbardziej chyba trudnych dla nas wszystkich. To jest moment, kiedy Dawid ma poruszenie takie w sercu. I ten psalm jest zapowiedzią Mesjasza, męki Mesjasza, tak? No, ale też poniekąd myślę odzwierciedla to, jak Dawid się akurat czuje, okoliczności życia miał, jakie miał w tym momencie. Nie było lekko. I Dawid, ten, o którym Bóg powiedział, że ma w nim upodobanie, pisze: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Daleko od mego wybawcy słowa mego jęku. Boże mój, wołam przez dzień, a nie odpowiadasz, wołam i nocą, a nie zeznaję spokoju. Czy Bóg jest Bogiem, który kiedykolwiek opuszcza? Czy Bóg jest Bogiem, który kiedykolwiek nie słyszy? Nie. Wiemy, że Słowo mówi nam o tym, że tak nie jest. Ale to jest rzeczywistość, w jakiej znalazł się w tym momencie Dawid. I on wylewa swoje serce, wylewa to, co w nim jest prawdziwe. To jest werset 2 i 3. Ale już w wersecie 4
ale przecież Ty mieszkasz w świątyni chwało Izraela. Tobie zaufali nasi przodkowie, zaufali, a Tyś ich uwolnił. Do Ciebie wołali i zostali zbawieni, Tobie ufali i nie doznali wstydu. Zaczyna się cała litania, ale Ty jesteś Bogiem, ale Ty tyle zrobiłeś, ale znam świadectwo Twojej wierności, ale to jest prawda i to jest rzeczywistość. Ty jesteś dobry, Ty jesteś wierny i Ty się nie zmieniasz. Zobaczcie, Dawid nawet w tym momencie nie zatrzymał się w tym miejscu. Chodzi o to, co jest też napisane, wiecie, w innych, Psalm 121. Wznoszę swoje oczy ku górom, skądże nadejdzie mi pomoc, pomoc moja od Pana, który stworzył niebo i ziemię, bo On jest dobry, bo On jest wierny, bo On mnie strzeże, On czuwa nad moim wyjściem i przyjściem, bo On mój los zabezpiecza. Psalm 70, mój ukochany werset z całej Biblii, werset 5. Niech mówią, Bóg jest wielki, ci, którzy pragną Twojej pomocy. O czym to mówi? Co mamy robić? Zawsze. Mówić o tym, jaki On jest. I to jest nasza zgoda. Zgoda naszego serca na to, co jest w Bożym sercu. I wtedy Bóg przychodzi i mówi, puf, tęcza. I wtedy Bóg przychodzi i mówi, i teraz przyjdzie mój duch. Wiecie, dlaczego duch był wylany na pierwszy kościół? Bo oni się zgadzali z sercem Boga. Bo macie sytuację jak... kto to był? No, napisałam wszystko, tylko nie imię. Paweł albo Piotr. Apostoł, jeden z tych dwóch. Przy bramie pięknej, jak uzdrowili gościa. Kojarzycie? Piotr, dziękuję. Właśnie, który z nich? No, uzdrowili. Weszli razem do świątyni. Człowiek chwali Boga, jego reakcją od razu było chwała, zostałem uzdrowiony, po prostu wszyscy go znali, bo on przy tej bramie latami żebrał. Wskutek tego wszystkiego, co się stało, Piotr został zamknięty w więzieniu, tak? I co on tam robił? To, co zawsze. To, co zawsze. Oddawał Bogu chwałę, wzniósł hymn uwielbienia. I ziemia się zatrzęsła. Wzniósł pieśń chwały, bo podziwiał piękno Boga, którego zna, i kajdany opadły, i drzwi się otworzyły. Paweł i Sylas głosili Ewangelię. Zostali zamknięci w więzieniu. Zostali ubiczowani. Bardzo konkretnie ubiczowani, zamknięci w najniższej środkowej celi. Tam jest bardzo precyzyjnie określone, gdzie ich zamknęli. I jest północ. Czyli wszystkie okoliczności są optymistyczne. Należy mieć dużo radości w sobie i cieszyć się ze swojego życia, w którym wszystko się układa. I co oni robią? No to zróbmy imprezę chwały. I zaczynają uwielbiać Boga, zaczynają śpiewać, Bóg jest dobry. Jego łaska trwa na wieki, a Jego wierność przez pokolenia. I otwierają się wszystkie drzwi. Co jest efektem tej modlitwy? Strażnik, który prawie popełnił samobójstwo, bo myślał, że oni uciekli, oddaje życie Jezusowi, cały jego dom oddaje życie Jezusowi. Jeżeli zgadzamy się z sercem Boga, przychodzi zmiana rzeczywistości. Jeżeli zgadzamy się z tym, co On ma w sercu, przychodzi zmiana. Wiecie, czasami jest tak, że po prostu nasza modlitwa nie jest modlitwą zgody z Bożym sercem i dlatego nie jest wysłuchana. Może tak być. Dlatego warto w każdym momencie pamiętać, że nasza modlitwa wypływa z poznania Jego serca. Nasza modlitwa wypływa z poznania tego, kim On jest. Dlatego warto jest tracić ten czas. Warto jest być u Jego stóp i słuchać Jego słów. Warto jest zatrzymać się i poznawać Jego serce, bo należy zgadzać się z Bogiem, a nie z okolicznościami. Należy zgadzać się z Jego sercem, a nie naszymi emocjami. Chwała w niebie trwa nieustannie. Chwała w niebie
jest niezatrzymana. Nieustannie serafiny pełne oczu z przodu i z tyłu i w środku. Takie dużo oczu. Patrzą na Pana zasiadającego na tronie i wołają: święty, święty. I wiecie, to nie jest takie, że oni tam stoją i święty, święty, święty. 3000 lat. Święty, święty, święty. Święty! A drugi: ło! Święty. To jest zachwyt. Słuchajcie, no co wywołuje... Ja nie mówię o tym, żeby krzyczeć, rozumiecie? To nie o to mi chodzi w tym, jak mówię, okej? Okay? Jestem ostatnią osobą, która będzie wam mówiła, że po prostu głośność nasza ma wpływ na jakość naszej modlitwy. Nie o to mi chodzi. Chodzi mi o tą świadomość. Oni jeden od drugiego zachwycają się tym, że ciągle go widzą. Jak się czymś zachwycasz, idziesz... Byliśmy teraz w Eichhoffie, ja też trochę... W Eichhoffie, w domu modlitwy w Augsburgu, sorry. Popłynęłam. Byliśmy w Augsburgu na konferencji z Kasprem i z Helą. Trochę, wyciągnęłam dużo rzeczy stamtąd, ale z tych, z którymi się dzielę. Ale no, Johannes opowiadał historię bardzo dobrą, uważam, bardzo fajnie obrazującą, o co chodzi. A to już było później po konferencji. Mówił takie nauczania o Jezusie. Opowiadał, jak byli z żoną w Izraelu i tam spacerowali plażą. Tam wszyscy spacerują. Jedni biegną do pracy, drudzy wyszli z psem, ktoś tam biegnie, nie? Słuchawki w uszach. Oni sobie spacerowali. I był jakiś fenomenalny zachód słońca. Po prostu totalnie fenomenalny. No, po prostu wow. I wyglądało to tak. I Johannes opowiadał, że był bardzo poruszony. Jakoś Duch Święty bardzo go poruszył. Tak dał mu takie doświadczenie zauważenia rzeczywistości, która się dzieje. Wiecie, ludzie chodzą po prostu. Oni tam mieszkają, nie? Kabel się psuje. I oni mieszkają, więc oni idą, nie? Ale ten zachód słońca był tak piękny, że każdy się zatrzymywał. Rozumiecie? Każdy. Bez względu na to, dokąd się spieszył. Nawet ludzie, którzy biegli ze słuchawkami w uszach, po prostu boni, bo jogging teraz nie polega na bieganiu, tylko na słuchawkach w uszach i telefonie w ręce, nie? Więc po prostu wszystko ten, ale po prostu ten zachód słońca był taki, że wszyscy się zatrzymali. Poza zwierzętami, nie? Po prostu wszyscy. I to jest w ogóle, wiecie, po prostu 0,00001% tego, jaka jest chwała Boga? Jakie jest Jego piękno w niebie? To, co widzą serafiny. Nie? Więc tu mamy tą rzeczywistość, że jest wow. I teraz. To uwielbienie trwa. Oni nie mogą przestać. Oni nawet nie myślą o tym, żeby przestać. Oni nie wpadną na to, żeby przestać. Ale nie są maszynami, które zostały zmuszone, żeby teraz wołać nieustannie święty, święty. Nie. Oni się po prostu zachwycają. Oni zostali stworzeni do tego, żeby ogłaszać święty. Dlatego są pełni oczu. Dlatego nawet jak się odwrócą, to co? To mają oczy. Nie? Jak się schylą, to co? To mają oczy. Ciągle mają oczy i ciągle widzą. Mają skrzydła, o których w Izajaszu jest napisane, że żeby złapać, że tak powiem, oddech, to zasłaniają skrzydłami swoją twarz. Ale i tak widzą oczami tymi z tyłu wtedy, nie? No. Do czego zmierzam? Bo do czegoś zmierzam. Uwielbienie, oddawanie Bogu chwały polega na tym, że Go znamy i że doświadczamy Go samego. I żebyśmy w tej rzeczywistości, w jakiej żyjemy teraz, na tym świecie, jaka została nam dana, mogli być skuteczni i żyli uwielbieniem. Ważne jest, żebyśmy pamiętali, że też mamy oczy. I teraz uwaga, to co zawsze Maciek mówi, że mamy dwie pary oczu, w tym momencie staje się prawdą. Otóż mamy oczy zewnętrzne i mamy oczy serca. Jest napisane w Efezjan, nie? Niech da wam światło oczy serca, byście wiedzieli. Niech Bóg da wam światło oczy serca, byście wiedzieli, byście znali, byście poznali. To, czym karmimy nasze oczy zewnętrzne, odbije się na tym, co widzą nasze oczy wewnętrzne. Wiecie, serafiny jak stoją przed tronem, to widzą tylko Pana. Mają X oczu, ale widzą tylko Boga.
Dlatego ważne jest, żebyśmy trwali w miejscu wpatrywania się w Niego. Dlatego ważne jest, żebyśmy w każdych okolicznościach stawali w prawdzie i zatrzymywali się. Jeżeli jesteśmy w tym trudnym momencie, tak jak Dawid robi, tak jak robi to w 90% psalmów, bo ustalmy, 90% psalmów mówi o tym, jak mi jest beznadziejnie. Tylko następuje bardzo szybko zatrzymanie, jest, ale Ty jesteś dobry, ale Ty jesteś wierny, ale Ty nikogo nigdy nie zawiodłeś, ale Ty jesteś blisko. Nie? Jeżeli będziemy naszymi oczyma duchowymi wpatrywać się w Boga, to nauczymy się tego, co będzie naszą codziennością, gdy przyjdzie Królestwo. A to też sprawi, że będziemy umieli posługiwać się bronią, jaką jest modlitwa. Bo widzicie, nie chodzi konkretnie o to, żeby teraz wytaczać komuś wojnę, wbrew pozorom. Tak naprawdę chodzi o to, by ogłaszać, kim jest Bóg. Chodzi o to, żeby mówić, kim On jest. I to wystarczy, żeby On przyszedł. Nie? Więc jeżeli staję w poznaniu tego, że wiem, że Panie, Ty jesteś dobry, więc proszę Cię, daj dobre dary swoim dzieciom, tak jak obiecałeś. To jest nasze powołanie. Jeżeli jesteście osobami i czujecie, że Bóg was wzywa na mury, jako wstawienników, to nie musi być powołanie każdego, ale każdy jest powołany, żeby się modlić i żeby zachwycać się pięknem Boga nieustannie. Nie każdy musi być strażnikiem na murach. Ale jeżeli czujesz, że Bóg cię do tego wzywa, w twoim miejscu, w twojej wspólnocie, w twoim kościele, gdziekolwiek, czy tu, to jak wiesz, że Bóg jest dobry, jak zgłębiasz Jego serce, to widzisz owoce tego, o co prosisz, bo masz bez wytchnienia dniem i nocą przypominać Mu o tym, co obiecał. Przypominać Mu. A Bóg wtedy przychodzi i mówi: i tu jest miejsce, gdzie mogę objawić swoją chwałę. I przychodzi. I jest. I oto wszystko się zmienia i ludzie go poznają i doświadczają spotkania z Bogiem, który żyje i oddają mu całych siebie. Dlatego, że przyszli ci, którzy są pobudzeni Jego pragnieniem, by być z człowiekiem. Jego pragnieniem, byśmy poznali chwałę, która trwa w Królestwie. Jego pragnieniem, by być tronem. By być tronem, by na ziemi był tron. Jedna ważna rzecz, Izajasz 42:13. Jak bohater posuwa się Pan i jak wojownik pobudza waleczność, rzuca hasło, okrzyk wojenny wydaje, góruje męstwem nad nieprzyjaciółmi, bo to on walczy, bo to on ma moc. On walczył, jak Dawid walczył, to on zwyciężał. On walczył, jak Paweł i Sylas byli w więzieniu. On walczył, jak Piotr był w więzieniu. Bitwa należy do Pana. Zwycięstwo należy do Pana. A to, czego On chce, psalm 8. Sprawiłeś, że nawet usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę. Na przekór Twoim przeciwnikom, aby poskromić nieprzyjaciela i wroga. Takie proste. Poznawanie Bożego serca, by się z Nim zgodzić i by prosić o rzeczy, które są w Jego sercu. To jest to, czego On chce. Jego pierwszym pragnieniem jest, by ludzie Go poznali. Jego pierwszym pragnieniem jest, by doświadczyli Jego piękna. Jego pierwszym pragnieniem jest, by doświadczyli Jego chwały. By poznali. Oto mój sługa, który usprawiedliwi wielu. Wybrany mój, w którym mam upodobanie. By poznali Jezusa, doskonały obraz Boga, tego, który jest w pełni Bogiem i człowiekiem. Zatem chciałam was zachęcić, byśmy w naszej modlitwie coraz bardziej świadomie kroczyli ku coraz głębszemu poznaniu Pana. Byśmy naprawdę zadawali Mu pytania, jakie jest Jego pragnienie.
By kiedy idziemy wstawiać się za Polskę, za prześladowany Kościół, za Izrael, za owoce ewangelizacji, byśmy byli w miejscu spotkania naszego serca z Jego sercem, by nasza modlitwa była po prostu zgadzaniem się z Jego pragnieniem. Dlaczego używamy modlitw apostolskich? Bo jeśli zgadzamy się z tym, co jest zapisane w Słowie Boga, no bardziej wyraźnie zgodzić się nie da. Po prostu. Jeżeli modlisz się, Panie, wylej ducha objawienia i poznania Ciebie samego, czy to jest możliwe, żeby Bóg tego nie chciał? Czy to jest możliwe, że to jest modlitwa, która Bogu się nie spodoba? We wszystkim, co robimy, chodzi o to, żeby zgadzać się z tym, co jest w Bożym sercu. Bo wtedy budujemy tron dla naszego Boga. Wtedy tworzymy miejsce, gdzie może przyjść Jego chwała. Ale nie budujemy tronu dla diabła, o którym jest powiedziane, że świat jest pod jego władzą, ale my jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Ojcze, dziękuję Ci za to, że w Twoim Synu poznajemy Twoje serce. Jezu, dziękujemy Ci za to, że stałeś się dla nas drogą, prawdą i życiem, że dałeś nam oręż, jakim jest nasz czas z Tobą, nasza modlitwa, nasze zgadzanie się z Twoim sercem. Dziękujemy Ci za to, że dajesz nam poznawać Twoje pragnienia i nieustannie odkrywasz przed nami swoje tajemnice. Dziękujemy Ci za to, że jesteś dobry. Dziękujemy Ci za to, że Twoja łaska trwa na wieki. Dziękujemy Ci za to, że jesteś wierny z pokolenia w pokolenie. Panie, nikogo i niczego innego tak nie pragniemy jak Ciebie. Przebywanie w Twojej obecności. Trwanie przy Tobie, by słuchać Twego serca. To jest to, co rozpala w nas coraz większą miłość ku Tobie, bo jesteś dla nas wszystkim. Jesteś dobry. Jesteś bliski. To Ty, Panie, pragniesz być z nami. To Ty pragniesz, by Twoja chwała była na nowo na tej ziemi, tak jak była za czasów Edenu. Bo to od zawsze było Twoje pragnienie, by człowiek był z Tobą i tak będzie, bo taka jest Twoja obietnica, że oto nastanie dzień, kiedy Ty znowu będziesz Bogiem z nami i zamieszkasz ze swoim ludem. Dziękujemy Ci za to, że jesteś. Dziękujemy Ci za to, że masz dobre rzeczy. Jesteś dobry. Twoja łaska trwa na wieki. A wierność Twoja z pokolenia w pokolenie. Amen.